Cześć wszystkim, dzisiaj przedstawiam 11 piłkarzy reprezentacji Polski na mecz z Senegalem. Są to typy Mateusza Borka oraz Romana Kołtonia z Polsatu Sport. Takie oni przedstawili tak naprawdę typy wyjściowa 11. Zobaczymy, jakie ustawienie, bardzo ciekawe. Zobaczymy sobie, pobawimy się tutaj, czy rzeczywiście takie typy się sprawdzą, czy ci piłkarze wyjdą na boisko. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, już wiemy, że za chwilę praktycznie jest mecz tutaj z Senegalem. Reprezentacja Polska zmierzy się. Wszyscy tak naprawdę zastanawiamy się, jakie będą jedenastki, kto wyjdzie na boisko. Zacznijmy sobie tutaj od typu Mateusza Borka, który mówi w ten sposób, że zagramy ustawieniem 1-4-2-3-1, gdzie w bramce stanie Szczęsny, następnie mamy Rybusa albo Bereszyńskiego. Tak naprawdę typuje, że wystąpi ten jeden z tych dwóch zawodników. Potem mamy Piszczka, Bednarka, Pazdana. Następnie mamy Góralskiego, Krychowiaka, Zieliński, Grosicki, Błaszczykowski i Lewandowski. Tak, i Lewandowski. No ciekawe tak naprawdę spostrzeżenie. Jakby tutaj ta jedenastka, którą przedstawił Roman Kołtoń, jest troszeczkę inna. Natomiast to jest właśnie to zestawienie, tak? Co do bramkarza, to chyba nie ma większej tutaj wątpliwości. Wiadomo, że wystąpi Wojtek Szczęsny. Nawet gdyby wystąpił Fabiański, to tutaj nie ma problemu, tak? Nie ma problemu. Ciekawą tutaj wypowiedź powiedział ojciec Wojtka Szczęsnego, Maciej Szczęsny, w radiu, gdzie on powiedział, że na dobrą sprawę, jakby trener czy selekcjoner wyszedł na przed meczem, tak, czy po prostu na boisko i wylosował, rzucił monetą, czy ten, to na to samo wychodzi praktycznie i zarówno Szczęsny jest w świetnej formie, jak i Fabiański. No właśnie, i teraz tak, tutaj Mateusz Borek mówi, że albo Rybus, albo Bereszyński znajdzie się na lewej obronie. No to jest ciekawe tak naprawdę stwierdzenie. Wiadomo, że wcześniej tutaj selekcjoner stawiał, tak, na Rybusa. Tu też jest ciekawa sprawa, ponieważ Rybus występuje na co dzień w Lokomotivu Moskwa, więc niejako zna świetnie tutaj te realia, gdzie będzie występował, no ale wiadomo, że Senegal to jest inna drużyna. No ciekawe, Piszczek, Bednarek, Pazdan. To jest oczywiście sprawa. Piszczek oczywiście po boku, w środku będzie Bednarek i Pazdan. To też ciekawe zestawienie, ponieważ Bednarek, ten młody zawodnik, często porównywany do Żmudy, tak, że też po prostu Żmuda tutaj debiutował na Mistrzostwa Świata jako młody zawodnik, okazał się rewelacyjnym zawodnikiem. No i Pazdi, tak, Pazdan, który ma doświadczenie z Legii Warszawa, na którego też stawiał tutaj Adam Nawałka we wcześniejszych spotkaniach. Potem mamy Góralskiego, Krychowiaka. To jest ciekawa formacja, tych dwóch zawodników postawienie koło siebie. No to też bym powiedział, że to jest ciekawe, ponieważ oni się uzupełniają, tak, Góralski taki walczak, waleczny, natomiast Krychowiak dośrodkowanie, podania, tak, do kolejnej strefy zawodników i odbiór też piłki. No i potem mamy tych trzech zawodników przed Robertem Lewandowskim, to jest Zieliński, Grosicki, Błaszczykowski, tak. Ciekawa sprawa. Wiadomo, że Grosik może uruchomić ten turbo Grosik, wyszczelić tak naprawdę z tych trzech zawodników z podaniem, dośrodkowaniem do Roberta Lewandowskiego. Zresztą takie po prostu tutaj, taka taktyka była trenowana, tak, chociażby w Arłamowie. Możemy zobaczyć sobie filmiki na Łączy Nas Piłka, gdzie Grosik właśnie dogrywa do napastnika, tak. On uwalnia się tak naprawdę przeciwnikowi, włącza ten turbo przyspieszenie, natomiast i później znajduje na wolnym polu Roberta Lewandowskiego, dogrywa piłkę. To by było fajne tak naprawdę zestawienie i można powiedzieć, że Turbo Grosik może tak naprawdę włączyć taką grę z kontry, z której zawsze reprezentacja Polski była znana, tak? No dzisiaj na dobrą sprawę gra z kontry musi się opierać jednak na przyspieszeniu, tak? No bo co z tego, że poda na przykład obrońca do napastnika, jeżeli on zostanie złapany na spalone, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli ci zawodnicy na przykład drużyny przeciwnej już będą kryć Roberta Lewandowskiego, obrońcy. Więc rzeczywiście Grosik by był takim orężem, właśnie to, z czego zawsze była reprezentacja Polski znana, a więc walka tutaj z po prostu szybki tak naprawdę kontratak. No i teraz jedenastka
Romana Kołtonia, też dziennikarza Polsatu Sport, on mówi, że w bramce będzie Szczęsny, następnie w obronie mamy Piszczek, Bereszyński, Bednarek, Pazdan. Oczywiście tutaj mówi, że Piszczek będzie to prawa obrona, Bereszyński lewa obrona, Bednarek i Pazdan będzie w środku obrony. Następnie mamy Krychowiaka, Linetego, później mamy Błaszczykowskiego, Grosickiego, Zieliński i Lewandowski, gdzie Zieliński będzie podwinięty pod Lewandowskiego, natomiast Lewandowski wiadomo na tej szpicy wysunięty tutaj, a pod nim Zieliński. Troszeczkę martwi mnie to zestawienie, ponieważ nie gramy dwoma napastnikami. Powinniśmy jednak zdecydowanie po prostu zagrać dwoma napastnikami, bo wiadomo, że praktycznie tutaj Robert Lewandowski będzie kryty. Dziwne, że tutaj nie ma tak naprawdę w tym zestawieniu, według mnie powinien być jeszcze jeden po prostu tutaj powinien być napastnik, tak? Albo Milik, albo Kownacki, albo Teodorczyk. Natomiast takie jest właśnie zestawienie, czyli Piszczek na prawej obronie, Bereszyński na lewej obronie. I w środku mamy Bednarka oraz Pazdana. No, może dziwić oczywiście brak Kamila Glika, tak? Glik świetnie się przygotowuje, świetnie dochodzi do siebie. Ten proces rehabilitacji jest bardzo szybki. Doktor Jaroszewski praktycznie oczy przeciera, że tak szybko można wrócić do zdrowia, ale mówi się, że raczej nie będzie gotowy Glik, tak? I chyba każdy z nas jest takim, tutaj jest powiedziałby, że no, nawet jeżeli będzie gotowy, sprawny, lepiej nie, tak? Zostawić po prostu tutaj na ten pierwszy mecz, najwyżej po prostu w następnych dwóch meczach wystawić Glika, ale nie w tym pierwszym, tak? Żeby nie ryzykować. Poza tym to jest też inna sprawa, bo on ma kontuzję barku, a on jest obrońcą, to jest wiadomo, że to jest troszeczkę nieciekawa sprawa, bo obrońca musi się przeciskać, tak? Przepychać z tymi po prostu napastnikami. Wiadomo, że piłkarze z Senegalu to jest dużo piłkarzy, którzy występują w lidze francuskiej, więc oni są silni, atletyczni, więc może tutaj Glik przegrywać te walki tak naprawdę bark w bark, tak? Tą walkę tutaj z napastnikami. No właśnie, więc mówi tak, Szczęsny, czyli w obu tych tak naprawdę jedenastkach, no wiadomo, Lewandowski to jest oczywista sprawa, ale że występuje też Szczęsny na bramce, Piszczek też, Bereszyński, no i Bednarek Pazdan w środku tak naprawdę obrony. Ciekawe zestawienie, Bednarek, no tak powiedziałem, młody tak naprawdę obrońca. Później mamy Krychowiaka i Linety. No to też jest ciekawa sprawa. No wiadomo, że takie zestawienie wcześniej było już testowane w meczach tutaj reprezentacji. No i mamy Błaszczykowskiego, Grosickiego i Zieliński podwinięty praktycznie pod Lewandowskiego. Czy takie tutaj taka by się sprawdziła teoria? Jeśli chodzi o mnie, to ja bym bardziej po prostu tutaj przykładał się do jedenastki tej, którą zaproponował tutaj Mateusz Borek, aczkolwiek no wystawiłbym zdecydowanie dwóch napastników. Natomiast jest to tak naprawdę ciekawy wariant, tak, rozgrywania, no bo ten Lewandowski będzie znowu osamotniony, jeśli chodzi o napastnika, tak, on przyjdzie mu po prostu dwóch czy trzech obrońców rosłych i on sam nic nie zdziała, tak, chyba że rzeczywiście tutaj Lewandowski po prostu razem będzie z Zielińskim, tak, znaczy wiadomo, że Lewandowski zawsze będzie wysunięty na tej szpicy, natomiast Zieliński będzie takim partnerem, tak, w Lewandowskiego w napadzie, no a Grosik ma absolutnie bardzo ważną rolę, żeby włączyć ten turbo Grosik, żeby to były skrzydła, tak samo Błaszczykowski, tak, zagrania skrzydłowe. Według mnie Błaszczykowski powinien, czy w tym zestawieniu, czy w tamtym, czy po prostu w zestawieniu tej jedenastki na Senegal Mateusza Borka, czy w zestawieniu na tego Romana Kołtonia na Senegal, to Błaszczykowski musi schodzić ze skrzydła, łamać tak do środka i podawać tutaj Lewandowskiemu, natomiast Grosik według mnie, napiszcie w komentarzach jakie wy macie zdanie, natomiast według mnie Grosik powinien jednak cały czas po prostu funkcjonować na wahadle, tak, na skrzydle i dogrywać do środka pola, tak, w środku polu powinien się znaleźć właśnie Lewandowski czy Zieliński, a według mnie jeszcze po prostu drugi napastnik. No, ja bym powiedział, że to jest bardzo ustawienie takie bardzo defensywne, nie jest ono zbytnio ofensywne, bardzo zapobiegawcze. Chociaż trzeba pamiętać, że w takim zestawieniu czy w takim ustawieniu możemy wybiec na boisko, jeżeli bench będzie się układał po naszej myśli, no to wtedy rzeczywiście Adam Nawałka może wystawić jeszcze jednego napastnika. No ale zobaczymy, tak? Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To jest oczywiście zestawienie typy
na mecz z Senegalem tych dwóch dziennikarzy, a więc Romana Kotonia i Mateusza Borka, jak oni po prostu widzieliby tutaj jedenastkę piłkarzy, tak? Co do obrońcy, to nie ma tutaj, co do bramkarzy nie ma żadnego tutaj znaku zapytania, napastników też nie. Pytanie jest takie, czy rzeczywiście tutaj Rybus powinien wystąpić, czy też Bereszyński, tak? Bo jedenastka i druga jedenastka, ona się pokrywa, to jest Piszczek, Bednarek, Bazdan. Pytanie jest tak naprawdę tylko, czy tutaj powinien wystąpić Bereszyński, czy Rybus, tak? No to jest ciekawe tak naprawdę według mnie zestawienie. No zarówno i Rybus, i Bereszyński bardzo dobre mieli sezony w swoich klubach. Rybus przecież zdobył mistrzostwo ze swoim klubem, Bereszyński też świetnie się rozwinął w Serie A, także no to już musi ocenić selekcjoner, tak? Widzi ich na treningu, jak sobie dają radę, więc no ja bym powiedział, że może wystąpić Bereszyński raczej może być wystąpić Bereszyński. No ale tak jest po prostu z mój punkt widzenia. Napiszcie w komentarzach, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat myślicie, podajcie swoją jedenastkę w komentarzach, jeśli chodzi o zestawienie piłkarzy. To wszystko na dzisiaj. Dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!